tu widzę! Nathan, szybko! Trzymaj się! Po twojej prawej! Uwaga, uwaga! O, cholera! Nathan! Nathan? Nathan. Co ja mam z tobą zrobić? Pewnie masz tak samo dość mojego gadania, jak i ja. Zostałeś tu ze mną, zamiast jechać na wycieczkę z pozostałymi dziećmi. Mam to gdzieś. Tak, i w tym tkwi cały problem. Dlaczego wyłącznie ja dostaję karę? Bo to ty zacząłeś bójkę. Nie chciał mi oddać książek. Kazałam ci je zostawić w pokoju. Sam jesteś sobie winien. Nie miał prawa mi ich wyrywać. A ty nie miałeś prawa podnosić na niego ręki. Nie chodziło tylko o to. A o co? O nic. Powiem na spowiedzi. Pomimo moich starań, widzę, że bardzo chcesz podążać tą samą ścieżką, co twój brat. Marnujesz się. Sam! Widzę cię. W górę i dookoła. Oh, ślisko. Cichutku. O-o. Przecież powinniśmy pomagać właśnie takim chłopcom jak on. Przez niego zaniedbuje kilkunastu innych podopiecznych. Ale co ja niby mam zrobić? Zna ksiądz moje zdanie. Jeszcze nie postawiłem na nim krzyżyka. Musisz stawić temu czoło. Posłuchaj, porozmawiam z nim rano. Dobrze? Życzę księdzu dobrej nocy. Dobranoc, siostro Katrin.
Siostro Katrin? Nie. A, tu siostra jest. Znowu zapomniałem kluczy. Otworzy siostra bramę? Już idę. Sam? O, co jest, bracie? Orientuj się. Daj spokój. Miło cię widzieć, braciszku. Co to jest? Naprawdę znowu? Nieważne. Kazałem ci unikać kłopotów. Ale on nas obrażał. No i? Mówił, że ojciec nas olał, a nasza matka smaży się w piekle. Nathan, zrozum, on po prostu chciał cię wnerwić, okej? Okay? Olewaj takie zaczepki. I kto to mówi? Rób to, co mówię, a nie to, co robię. Masz. Przeziębisz się. A tak w ogóle to co tu robisz? Jak zakonnice cię złapią, wezwą gliny. Mam coś dla ciebie. Nie chciałem czekać do świąt. Co? Jest na zewnątrz. Miałem unikać kłopotów. No to zrobimy wyjątek. Mhm. Niezły skok. Dalej. Rany, aleś ty lekki. Siostrzyczki cię nie karmią? Coś tu pusto. Gdzie są wszyscy? Na rekolekcjach. A, pamiętam to. Jak tam ksiądz Duffy? Tylko on jest tam w porządku. Powinieneś go odwiedzić. Nie, nie potrzebuję kłopotów. Tędy. Już prawie jesteśmy. Łatwo poszło. Nie podłożyłeś? Podłożyłem, ale... A przynajmniej tak myślałem, ale... To i tak nieważne. Pójdziemy górą. Górą? Chodź ze mną. Patrz. Nie ucz się. A teraz... Na górę. Robiłeś to wcześniej? Raz czy dwa. No, dawaj. Teraz ty. A co tam u ciebie? Głównie praca. A co z tamtą dziewczyną? Którą? Krystal? A, różnie bywa. Znów się... rozstaliśmy. Okej. Bez ryzyka? Nie ma zabawy! Weź nie myśl o tym! Dasz radę! Pikuś. Trzymaj się blisko.
Super, co? No, ekstra. Chodź tędy. Tuż za tobą. Zaraz będziesz skakać. Okej. Tarzanie? Tak. Dobra, do dzieła. Nie doskoczę. Może pójść naokoło. Ładny widok, co? Tak. Nie najgorszy. Byłeś tu już kiedyś? Na tym dachu? Nie. Ale wiesz, dokąd iść, tak? A, mniej więcej. Zostań tu i obserwuj. Twoja kolej. Ok. Dawaj. O cholera! Trzymam cię! Chodź! Chodź. Chodź. Udało się. Tak. No jasne. Tędy, za mną. Wiesz co? A może pójdziesz przodem? Serio? Tak, serio. Będę tuż za tobą. Zuch, chłopak. Zaczynamy. Wow! Zaczynamy. Dobra, za tobą. Teraz na dół. Zwialiśmy im. Widzisz? Okej. Patrz na to. A? Wow, to jest 200? 200? Pogięło cię? To przecież jest 500. CC, 200. No co ty? Ta. Kradziony, co? Nie. Skądże znowu? Ej, nie wiem, czy wiesz, ale ja się zmieniłem. Ciężko na niego harowałem. No, śmiało, usiądź. Co?
Znalazłem rzeczy mamy. Wszystko, co sprzedał tata, namierzyłem kupca. Jak mówisz to, żeby mi poprawić humor? Nie, przysięgam na Boga. Esto va a estar más fácil de lo que esperaba, ¿eh? No sé si Barzy estará esperando. Acabemos con esto. Chingada, este gringo sabe pelear, ¿eh? ¡Déjame, vuelve! ¡Checa! Esto va a ser... ¡Elimínalo! A ver cómo te sales de esto. No dejes que este tipo te gane, Gustavo. ¿Qué tal esto? ¡Golpéalo! ¡Kubusai! ¡Gánenmelo! ¡Dale la paliza! ¡Lucha como un hombre! ¿Sam tego chciałeś? ¡Tú cię ma! ¡Acaba con él! ¡Toma esto, pendejo! ¿Estás muerto? ¡Ya lo tienes! ¡Puedes hacerlo! ¡No, dale, Volve amigo! Ahí. ¡Dale! Esto es por meterte con nosotros. ¡Puedes hacerlo! Ahora sí, pendejo. Te vas a arrepentir. ¡Vuelve ahí! ¡Vuelve ahí! ¡Maldito! ¡Te voy a matar, come mierda! ¡Te voy a cerrar la bocota, gringo! ¡Ya basta! ¡Dale la cara! ¡Todos! ¡Ya basta, idiotas! ¡Mátenme! ¡Ey, nie biliśmy się! Prawda, mały? ¡Te voy a matar, gringo, come mierda! ¡Ey, chłopcze, daj znać! Jak już przejdziesz mutację! ¡Te voy a sacar a tirar por el culo! Solitaria! ¡Cállalo! ¡Te voy a estar esperando aquí, eh! Abre! Spokój! Jak długo chcecie mnie tu trzymać, co? A gdzie toaleta? Patrzysz na nią. Baw się dobrze. Na pewno. Gracias. Wstawaj. Miałem taki fajny sen, no. Ej, wstaję, spokojnie. Dobrze już, calma ty. Jest por tu culpa, pendejo. Jest jakaś szansa na pyszyc? Gadzia ty. Dzień dobry, panowie. A może dobry wieczór? Trudno powiedzieć. Mondrala! Właśnie schodzę. Viene saliendo un prisionero. Hablan la reja. Una semana. Hej, uszanowanko. I wilgotno. Witaj w Panamie. Ej, gringo! Di lo que hiciste a Gustavo! Tengo un cuchillo que tiene tu nombre, amigo. Ej, Vargas! Cuando regreses. Déjanoslo a nosotros. Nos encargamos Atrás. De él. ¡Muévense! ¡Quítense, cabrones! Ej, tranquilízate. Wygląda na to, że masz wielbicieli.
A, tak, to mój fan klub. Abre la reja. ¿A dónde lo llevas? Es una sorpresa. Diviértete. Znałem trochę hiszpańskiego. Co to znaczy? Wkrótce się przekonasz. Te lo advertí. Te lo escuchaste. ¿Qué está mirando? Nada, amigo. Atrás. De este lado. Bien. Właściwie dokąd mnie prowadzisz? Zobaczysz. Para! Nie, nie. Nie ten. A, no dobra. Panie przodem. A, to wcale nie jest podejrzane. Ej, to chyba nie jest gabinet naczelnika. Skręć w lewo. Robi się. Tędy. Tędy? To tutaj. Dobra. Okej, zdejmij mi te obrączki. Chcę procent. Procent? Od tego, co tam znajdziesz. Rozumiesz? Chwila, Vargas. Deal był taki, że tylko nas wprowadzisz. Tylko? Nadstawiam dla was karku, Gringos. Tak, a Rejfsowicie opłaca twój trud. Si. Ale to za mało. Miałeś tego nie otwierać. Tak, miałem także nie brać łapówek, z nikim tu nie przychodzić i nie bić moich więźniów. Ale co robić? Ostrożnie z tym listem, ma 300 lat. Byłem członkiem załogi kapitana Avery'ego. Wiesz, kto to jest? Był piratem. Nie byle jakim. Zrobił największy napad w dziejach. I nie dał się złapać. Sprawdziłem. Świetnie. Ponad czy możemy... 400 milionów dolarów w złocie i kamieniach. A to wszystko z jednego statku. Gunsway. Tak. Dobrze, znam tę historię. Możesz do rzeczy. Aha. Siedzę w najwyższej celi w hiszpańskim więzieniu. O, o, jest. Mam wielką nadzieję, że kiedyś odnajdziesz to piekielne miejsce, weźmiesz mój krzyż i odkryjesz rajskie bogactwa. Co? Czego chcesz? Rajskich bogactw. Boże, to jest przenośnia. O, nie, 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 nie. Nie uwierzę, że jesteście w tym piekielnym miejscu, żeby szukać metafory. Chcę procent. Dobra, zróbmy tak. Daj mi tam wejść i zbadać cele, a jeżeli jest tam cokolwiek po 300 latach, dogadasz się z Rejfem. No dawaj. List. Por favor. Jak chcesz tam wejść? Wspinaczka. No, chyba że ty wolisz to zrobić. Chciałeś procent. Nie połam kulasów. Taki mam plan. Masz to, co prosiłem? Tak. Schował to tam, pod stołem. Przy tych skrzynkach. Świetnie, dzięki. Już, łatwizna. Bingo. Wracamy do gry. A, to powinno wystarczyć. Cela. Jak się tam dostać?
To lecimy! Się tam zaślizgnąć, zaczepić obelkę. Niech, no sam o tym usłyszę. Aby do przodu. Muszę znaleźć najwyższą cenę. No, Burns przed egzekucją miał przynajmniej ładny widok. Że trzymali tu dziesiątki piratów, którzy czekali na stryczek. Okej, którędy teraz? A myślałem, że nowoczesne więzienia są złe. Dobra, no nie będę udawał. To niesamowite. O rany, nie wiesz co tracisz sam. No i proszę, cela Burnsa. Cela, raczej apartament. Okej, gdzie by tu zacząć? O, cholera. Ktoś miał dużo wolnego czasu. Te wszystkie gryzmoły muszą coś znaczyć. Słońce i księżyc. Alchemiczne symbole złota i srebra. Momencik. Widziałem coś takiego w liście. O, to fragment symbolu. A, mam drugą połowę, a więc... O, to lubię. Okej, mam znaki zodiaku. Strzelec i skorpion.